Cześć, z tej strony Mega Space Fighter i witam was bardzo serdecznie w następnym materiale. W filmie tym mam dla was paczkę, którą kilka dni temu otrzymałem od właściciela sklepu z klockami Lego klocuś24.pl. Link do jego strony powinien się klasycznie znajdować na dole w opisie. Prowadzi on sprzedaż elementów na sztuki w serwisach takich jak Allegro czy też Bricklink i przede wszystkim w bardzo korzystnych cenach, dlatego poświęćcie chwilę i zaznajomcie się z jego ofertą. Co więcej, ze względu na rozpoczynającą się współpracę z Rafałem, a więc właścicielem tego sklepu, przygotowaliśmy dla was 10% rabat do wykorzystania przy zakupie elementów. Kod ten ważny jest do 25 września, także spieszcie się z jego wykorzystaniem. Powinien on się gdzieś tutaj teraz znaleźć na ekranie. Wpiszcie go po prostu w komentarzu na koniec transakcji. Dobrze, nie przedłużając jednak, zajmijmy się może odpakowaniem tej paczki i zajrzyjmy dokładnie, co znajduje się w środku. Pierwsze, co ukazuje się naszym oczom, to wypełniacze, w tym wypadku akurat woreczki, takie same, jakie znajdują się zwykle w zestawach, jako, wiecie, te worki na klocki. Co ciekawe, jest to jakieś bardziej rozwiązanie ekologiczne, bo te worki, zamiast zostać wyrzucone przez właściciela, dostają jakby znowu zastosowanie i nie używa tutaj woreczków, wiecie, tych bąbelkowych. Na górze znajduje się ulotka z dokładnymi namiarami na ten sklep, a więc numer telefonu, e-mail, strona internetowa i wiele innych ciekawych informacji, co przede wszystkim możemy tam nabyć. Zestawy Lego, minifigurki, klocki na sztuki, instrukcje, nawet same pudełka i akcesoria, gadżety. Co ciekawe, realizują oni także indywidualne projekty dla firm, możliwość zbudowania maszyn, pojazdów, budynków z klocków jako wizytówka firmy, zaopatrzenie wystaw i eventów w klocki, sprowadzają elementy z zagranicy, zaopatrują szkoły, robotyki w elementy Mindstorms, zaopatrują sklepy w zestawy Lego, no i współpracują z uczelniami, tak więc bardzo, bardzo dużo. Tutaj z boku widzę dwie nalepki, są to identyczne nalepki jak tutaj na opakowaniu. I wreszcie worek z elementami, które zamówiłem. Wszystkie bardzo ładnie znajdują się zapakowane w woreczkach strunowych wewnątrz jednego wielkiego. Dobra, zajmijmy się dokładną analizą, co znajduje się w tym worku. No i tak, zamówiłem trochę płytek, kostek z serii Lego Games, a po co mi ich aż tyle, to zaraz wam pokażę. Trochę elementów tanowych, jak i Dark Tan. Tam w środku znajdują się jeszcze dwa, jeden na jeden. Karton z sokiem. Bardzo ciekawy i wydaje mi się potrzebny jednocześnie element przy budowaniu makiet czy też scener w filmie. Wypełniacz taki, zawsze fajny, ciekawy detal. Drugi zaś to karton z mlekiem. Tutaj obok znajduje się puszka. Wyciągnę ją może. Zobaczcie, jaki fajny, ciekawy element z kolą. Bas, kola. Co ciekawe, nawet na górze znajduje się nadruk. Kolejny bardzo fajny element. Dobra, ale po co mi te kostki? Może kiedyś spotkaliście się z zastosowaniem tych kostek jako skrzyń. No i ja przede wszystkim chciałem je użyć do tego samego. Zobaczcie zresztą. Oklejając tą kostkę ze wszystkich stron płytkami, uzyskujemy dość ciekawy element, który możemy potem zastosować znowu w konstrukcji. Tych kostek w ten sposób możemy zbudować wiele i całkiem fajnie się to prezentuje jako takie pojemniki cargo na jakimś lądowisku. Zamówiłem trochę też takich elementów innych, widzicie, takich łuków.
No i przede wszystkim po co mi to jest? Ano po to, iż powoli zmierzam do końca mojej animacji Target Earth i przymierzam się do kolejnej z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ciekawe, czy jestem ciekaw, czy jesteście w stanie powiedzieć, co to będzie za konstrukcja, co to będzie za set design z zastosowaniem takich elementów. Podpowiem wam, iż kolory, ten tanowy, ten sand green, dark green, powinny być dla was podpowiedzią. Zamówiłem też trochę takich popularnie nazywanych groszków w kolorze fioletowym. Powiem wam, że nie miałem takich, w sumie myślę, że znajdę jakieś zastosowanie, może w przyszłości, aktualnie nic nie wymyśliłem dla nich, ale ponieważ są dość, mi się wydaje, unikatowe, zawsze warto mieć je we własnej kolekcji. Tutaj zaś znajduje się taka mieszanka klocków, jak sand green, tanowe, no i nie tylko. Te sand green bardzo mi się przydadzą w nadchodzących konstrukcjach i set designach. Nawet Target Earth. Wyobraźcie sobie ścianę zbudowaną z tych elementów. No, na pewno będzie wyglądać znacznie ciekawiej niż, wiecie, ta oklepana bielna ściana, ewentualnie tanowe, jeśli mamy wystarczające elementów. Z tyłu zaś trochę łuków ciemnozielonych jako wykończenia i figurkę, która pochodzi ze Spidermana, ale kupiłem ją tylko i wyłącznie ze względu na torso, które mam zamiar wykorzystać. Bardzo ciekawe, do animacji na pewno je użyję. Główka w sumie też, ale to już dopiero w następnych animacjach. Na koniec wydaje mi się jeszcze, że możecie mieć jakieś pytanie odnośnie dostawy. Czas dostawy jest bardzo szybki. Gdy zamówienie dokonałem jednego dnia, drugiego po południu już miałem towar u siebie. Sam byłem pod ogromnym wrażeniem. Dlatego jest to kolejny, myślę, taki plus na korzyść właściciela tego sklepu. Dlatego jeśli myśleliście o jakichś zakupach elementów na sztuki, bądź poszukiwaliście takich sklepów, myślę, że bez dwóch zdań powinniście się udać na tą stronę i poszukać, czy znajdują się tam elementy, których poszukiwaliście. Zwłaszcza ze względu na to, iż do 25 września, przypominam, mamy dla was kod rabatowy wynoszący 10%. Także spieszcie się, bo warto wykorzystać ten kod. Na koniec pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, pozostawieniu lajka pod tym filmem, który motywuje mnie do dalszej pracy. Jest to naprawdę dla mnie ważne. Napiszcie w tych komentarzach, czy materiały tego typu wam się podobają, gdzie pokazuję wam sklepy, w których możecie robić zakupy. Pokazuję wam, co zamówiłem, mówię o jakichś planach itd., itd. Co do subskrypcji, Google wprowadziło niedawno jakąś dziwną strategię nowych subskrypcji, gdzie poza naciśnięciem przycisku subskrybuj musicie jeszcze nacisnąć taki dzwoneczek tam po lewej bądź prawej stronie, aby dopiero wtedy otrzymywać wszystkie informacje na temat mojej działalności. Nie wiem, po co to zrobili, ale Google to jest Google, trzeba im się podporządkować, także pamiętajcie, poza wciśnięciem subskrybuj nacisnąć jeszcze ten dzwoneczek, który tam się znajduje. Okej, bardzo wam dziękuję oraz jeszcze dziękuję właścicielowi Rafałowi za zaufanie i chęć współpracy. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!